Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o oświeceniu w Europie. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy ideę epoki oświecenia, poznamy poglądy Montesquieusza i Rousseau, poznamy cechy klasycyzmu. Zaczynamy od wieku rozumu. W XVIII wieku wśród francuskich uczonych rozpowszechnił się pogląd, że każdy ma prawo do niezależnego myślenia i wyrażania własnych opinii. Twierdzono, że w procesie poznawania świata człowiek powinien przede wszystkim kierować się rozumem, a nie tylko polegać na wierze. Zakładano, że prawdziwe są jedynie te rzeczy, które można udowodnić za pomocą doświadczenia, czyli naukowego eksperymentu, dlatego też odrzucano wiele prawd wiary. Uczeni głoszący potęgę rozumu porównywali wiedzę do światła, które rozjaśnia świat i wskazuje ludzkości właściwą drogę postępowania. Dlatego nową epokę zaczęto określać jako oświecenie. Wiek XVIII w dziejach kultury europejskiej bywa też nazywany wiekiem rozumu lub wiekiem światła. Nowe idee szybko zdobyły popularność w całej Europie. Przykładem nowego toku myślenia jest Voltaire, francuski pisarz i filozof, był autorem dramatów oraz książek filozoficznych i historycznych. W swoich utworach krytykował Kościół, zarzucając mu nietolerancję, chciwość i zacofanie. Podważanie porządku. Oświeceniowi myśliciele występowali przeciwko religii, a szczególnie przeciwko Kościołowi. Twierdzili, że religia jest nie do pogodzenia z nauką, propagowali więc ateizm, pogląd głoszący, że Bóg nie istnieje. Według nich Kościół głosił wiarę w zabobony, jak na przykład cuda, aby wiernych trzymać w posłuchu i wyzyskiwać ich materialnie. Filozofowie oświecenia krytykowali także rządy absolutne. Uważali, że skupienie pełni władzy w ręku króla prowadzi do niesprawiedliwości. Szczególnie mocno występował przeciwko takim rządom francuski pisarz, filozof i prawnik Montesquieusz. Postulował on zniesienie absolutyzmu i zastąpienie go trójpodziałem władzy. Według tej zasady wyznaczone instytucje powinny ustanawiać prawo, czyli pełnić funkcję władzy ustawodawczej. Odrębne urzędy zajmowałyby się wprowadzeniem tych przepisów w życie, czyli byłyby władzą wykonawczą. Trzeci element to władza sądownicza, sprawowana przez niepodlegające nikomu sądy. Każda z trzech władz miała być niezależna od pozostałych. Montesquieusz krytykował przede wszystkim absolutyzm francuski. Filozof uważał, że lepszy, godny naśladowania jest ustrój Wielkiej Brytanii, gdzie władza królewska była ograniczona na rzecz rządu i parlamentu, czyli monarchii parlamentarnej. Swoją wizję państwa oświeceniowego przedstawił także pochodzący z Genewy filozof Jan Jakob Rousseau. Głosił on hasła zbudowania nowego państwa, w którym wszyscy ludzie są wolni i równi, gdzie nie wolno nikogo pozbawić wolności bez powodu, a obywatele mają równe prawa, niezależnie od swojego pochodzenia. Rousseau uważał, że państwo zostało powołane do życia na zasadzie umowy społecznej. Zgodnie z nią władcy i politycy sprawują władzę w imieniu ludu, za jego zgodą i dla jego dobra. Dlatego też, gdyby lud był niezadowolony z rządzących, ma prawo ich odwołać. Rozwój nauki. Nowe rozumowe podejście do rzeczywistości sprzyjało rozwojowi badań naukowych, w tym matematyki i astronomii. Dzięki udoskonalonym przyrządom obserwacyjnym badacze odkryli nieznane wcześniej gwiazdy i planetę Uran. Ostatecznie udowodnili też słuszność teorii Kopernika. Ponadto przełomowych odkryć dokonano w fizyce. Angielski uczony Isaac Newton opisał m.in. przyciąganie ziemskie oraz zasady rządzące ruchem ciał niebieskich. Obliczył także prędkość dźwięku. W XVIII wieku prowadzono również badania nad elektrycznością. Jako osobna nauka zaistniała chemia. Postęp w medycynie zaowocował m.in. stworzeniem szczepionki przeciw śmiertelnej chorobie ospie. Szwedzki uczony Karol Linnaeus przyczynił się do rozwoju biologii. W swoich dziełach opisał kilka tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Wiele obserwacji naukowych było możliwych dzięki wynalezieniu mikroskopu. Największym przedsięwzięciem naukowym epoki oświecenia było opublikowanie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. Właściwa nazwa encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł, zbierającej ówczesną wiedzę z wszystkich dziedzin nauki. Liczyła ona 35 tomów. Pracami encyklopedii, czyli twórców encyklopedii, kierował Francuz Denis Diderot. Rozwój nauki w epoce oświecenia zaowocował dokonaniem wielu wynalazków. Niektóre z nich wykorzystywane są do dziś. Termometr został wynaleziony na początku XVIII wieku przez niemieckiego fizyka Gabriela Fahrenheita. Ten pochodzący z Gdańska uczony stworzył też skalę do pomiaru temperatury. Maszyna parowa była napędzana parą wodną pod ciśnieniem. Jedno z pierwszych takich urządzeń zbudował szkocki konstruktor James Watt. Jego wynalazek rozpoczął rewolucję w przemyśle i transporcie. Balon skonstruowali bracia Montgolfier.
pochodzący z Francji. W 1783 roku odbył się pierwszy lot balonem z udziałem człowieka. Sztuka doby oświecenia. W epoce oświecenia wzrosło zainteresowanie starożytnością. Przyczyniły się do tego odkrycia dokonane na terenie Pompejów, antycznego miasta rzymskiego zniszczonego w I wieku przez wybuch wulkanu Wezuwiusz. Podczas wykopalisk odnaleziono tam przedmioty codziennego użytku, rzeźby i malowidła. Zafascynowanie starożytnością sprawiło, że w drugiej połowie XVIII wieku wykształcił się nowy styl określany jako klasycyzm. Nawiązywał on do sztuki dawnych Greków i Rzymian. Budowle klasycystyczne w odróżnieniu od barokowych nie miały oszałamiać bogactwem, ale urzekać ładem. Częściej niż dotychczas zaczęto też stosować typowe dla antyku elementy architektoniczne, takie jak kolumny i kopuły. Zrezygnowano natomiast z charakterystycznych dla baroku zdobień. Na dziełach starożytnych twórców wzorowali się również malarze i rzeźbiarze tworzący w XVIII wieku. Bardzo często poruszali oni tematykę mitologiczną i historyczną. Przedstawiali też cenione w starożytności cnoty, męstwo, sprawiedliwość i mądrość. Dziękuję za uwagę.